Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w BlazBlue, Chrono Fantasma, też BlazBlue, jak kto woli. Tak, troszkę go nie było, ze względów różnych, wszystko jest na kanale. Jest Maria, biedny rak, na co mu się stało, pół żołądka mu zaczęło migać. No wiecie co, może przewijmy to, bo to już widzieliśmy. Ostatnio właśnie na tym miejscu zakończyliśmy. Przechodzimy do Noel, która zastanawia się, gdzie jest Rachel, jeśli się nie mylę. No nie, okej. Po prostu, że będzie spóźniona. Wybacz, chwileczkę grałem dosłownie 2 minutki i potem przestałem grać, bo po prostu się okazało, że mi się spieprzyło nagrywanie, tak więc witam ponownie was. Co ważnego mogę tutaj wam dodać? Oprócz tego, że będzie nuda przez te kilka minut co najmniej, to... W ogóle Selika, nie Celsio, jak ja to czytałem, to jest Selika. Będę się pamiętać o tym, że się tak to wymawia. Myślę, że warto wspomnieć, że jeżeli chcecie poznać fabułę lepiej i jeżeli nie chcecie słuchać mojego gadania i nie wiecie po prostu, co się dzieje totalnie tak jak ja, to polecam naprawdę, bo Gromnir jest praktycznie bazą wiedzy, ogromną bazą wiedzy na temat BlazBlue, też BlazBlue. I on po prostu pod każdym odcinkiem pisze, streszcza to, co w sumie trzeba i pisze wyjaśnienia tego, czego ja nie rozumiałem, chociaż w czym ja się pomyliłem. Tak więc polecam to naprawdę przeczytać, żeby wam się też rozjaśniło chociaż częściowo sytuacja, chociaż szczerze mówiąc, to nadal ja na przykład mam problemy z ogarnięciem tego, co się stało. Mniej więcej sobie w miarę przypomniałem to, co było, w miarę sobie przypomniałem, co się tutaj działo. I jeśli my, to właśnie tutaj będziemy mieli dalej streszczenie tego BlazBlue Calamity Trigger i BlazBlue Continuum Shift, tak? Bo tak jakoś tak się to nazywało. To jest, jeśli chodzi o tą rozmowę teraz, wydawało mi się na początku, powiem wam, że strasznie taka beznadziejna i taka strasznie nudna. Takie, po co ona w ogóle jest w tym wszystkim? Znaczy nadal się zastanawiam, po co ona jest w tym wszystkim, bo tak jak mówię, to było dosłownie 2 minuty, kiedy zagrałem. Znaczy mniej więcej tyle, ile teraz. Powiedzmy, że troszkę wcześniej może skończyłem. Ona tutaj gada o wyobrażeniu sobie różnych takich rzeczy, żeby się, powiedzmy, zrelaksować. A szczerze mówiąc, z takimi rzeczami, i właśnie jak teraz to Ragnar zauważył, z takimi rzeczami to można iść do Doki Doki, gdzie ja to jeszcze przetłumaczę dodatek, bo przecież ja tłumaczę wszystkie wiersze, jak tego się nie powinno robić, ale ja to robię. Z względu na to, że uważam, że czasem mimo wszystko fajnie jest taką poezję przetłumaczyć. Wydaje mi się, że to jest też dosyć mocno rozwijające, bo znajduje się tam głównie właśnie taki zasób słownictwa, którego normalnie nie spotkamy na przykład w zwykłym dokumencie, prawda? Po prostu tam jest bardzo wiele przymiotników. Chciałem się po angielsku powiedzieć z przyzwyczajenia. Zaczyna się. Oczywiście Ragnar musiał zamknąć oczy, bo jak żeby inaczej. Znaleźć tam po prostu wiele przymiotników i innych słów, które są pomocne dla rozwijania języka. Także akurat powiem wam, że ja mam na przykład z przymiotnikami problem po angielsku, bo po prostu nie znam ich zbyt wielu. Tu muszę się przyznać, nie wiem, poniżej 100 uważam, że znam przymiotników. Gdy jestem w stanie o tak po prostu powiedzieć. A jest naprawdę masa jeszcze różnego rodzaju przymiotników, naprawdę jest ich ogrom. Na przykład cechy charakteru też zupełnie tego na przykład totalnie nie potrafię. Cechy charakteru, cechy przedmiotów ogółem. To są takie, to jest ten rodzaj słownictwa, który jest blisko przymiotników, wydaje mi się w miarę. Którego w ogóle nie umiem, to są przymiotniki w większości. Których po prostu nie umiem wypowiedzieć. Nie znam po prostu ich. Po angielsku. Jakoś tak, wiecie, wyszło, że po prostu akurat to były słówka, których nie nauczyłem się za bardzo. Co możemy zrobić? Możemy oczywiście wyjść z tego wszystkiego i się obudzić, albo odpłynąć, delikatnie mówiąc. Szczerze mówiąc, zróbmy to. Tak do zabawy. Bo czemu by nie? Ragnar to Ragnar, ale mimo wszystko odpłyniemy. Przy okazji, przepraszam, jeśli się zepsuje green screen. Ja wiem, ja trochę prześwituję też. Widzicie, o właśnie, na przykład teraz krzesło się zepsuło. Ale to dlatego, o właśnie, moje ramię. Dlatego, że po prostu mam duże problemy z tutaj akurat z kluczowaniem i niestety dosyć mocno kluczuje mi koszulkę, więc wybacz, ja mam po prostu dużo jaśniejszego green screena w tym momencie, więc sami rozumiecie. Wybaczcie też, że się patrzę tam na monitor, ale tam po prostu chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, Ragnar odpłynął totalnie. A w ogóle to jest Celika, nie? To już jest mistrzostwo świata. I szczerze mówiąc... nie pamiętam dokładnie, kim jest Kagura. Chcę tylko powiedzieć, że pamiętam tyle, iż chyba był to brat Ragny, jak dobrze pamiętam z tego, co pisał Gromnir, ale nie jestem tego pewien, więc wybaczcie, jeśli się pomyliłem w tym momencie. A to jest jedyna postać, która mi się kojarzy. On miał jeszcze jakąś broń magiczną, znaczy nie magiczną, tylko specjalną, powiedzmy, która coś tam zabiera, tak?
W sensie wiecie, że daje niesamowitą moc, ale jest to kosztem czegoś. Tak mi się wydaje, że właśnie to Kagura miał jeden z tych mieczy. Bodajże samurajski. Ale nie jestem tego pewien, tak jak mówię, więc zobaczymy to potem. Przypomniałem sobie też częściowo system walki, aczkolwiek nie w pełni, więc wybaczcie mi to też. Przepraszam też, że się trzymam za długo jakąś scenę, ale jakoś tak mi się po prostu, wiecie, staram się gadać dużo i potem nagle zapominam o tym, że klikać. I też muszę to potem czytać, prawda? Co więcej, wygląda na to, że wszyscy trafili w to samo miejsce, co jest dziwne. Po prostu uśnięciu, jakby coś po prostu przeniosło, czy też jakby była to pewnego rodzaju iluzja. No cóż, zobaczymy. Dobrze byłoby się rozejrzeć mimo wszystko. Oj, Usagi! Dokka de mite yagarun daro! Sassa to oretasi o modosi yagaru! Ale jest królik, Jezus, w sensie Usagi, w sensie Rabbit, prawda, Rabbit. W sensie właśnie Usagi, Jezus Maria. Ja mam, po prostu wybaczcie, ale ja mam z japońskiego Usagi mi się cały czas kojarzy bardziej. Niż królik po prostu. Usagi, to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. W ogóle zastanawiam się, gdzie jest też. Znaczy pewnie Gi i cała reszta jest też tam. Jak się mogliście kuźwa zgubić w śnie? We śnie. Chyba, że to są te przeskoki, o których mówił Gromnir, aczkolwiek ja się w tych wszystkich przeskokach czasu i przestrzeni po prostu ja się pogubiłem. I wybaczcie, jeśli nic nie będę ogarniał, jeśli nagle się okaże, że jest, nie wiem, 300 lat do tyłu czy coś. Znaczy nie, no może być chyba do 100 lat do tyłu, bo taka jest pętla czasowa. Najmniejsza. Zastanawiam się, czy wraz z Rachel przyjdzie potem Gi i tak dalej. Co się stało? Czyli go... O Jezu, przepraszam, ja poplułem właśnie ekran. Właśnie zobaczyłem, że cała wyspa zaczęła krzyczeć. O Jezu, przepraszam, ja poplułem ekran. To nie jest wyspa, to jest jakiś człowiek czy olbrzym. Więc ja sobie poplułem po prostu cały ekran, ja przepraszam. Co za idiotyzm. To miała być powtórka z przeszłości, tak? Kuźwa, to jest... A to się dzieje takie rzeczy. Dobrze, miałem dobrze myślałem, że to jest jakiś olbrzym czy coś tego typu. Widzicie, w ogóle myślę, że to jest duch. Ja co? Myślę, że to jest po prostu olbrzym. Bo myślałem, że jak dźgał go w plecy, tak? Stab someone in the back. To jest... Że dźga go w plecy, w sensie wiecie, on się zaraz podniesie i rzuci czy coś, albo podniesie się z nimi, prawda? Bo myślałem, że dosłownie co... A nie, to jest kuźwa rzeczywiście wyspa. Myślę, że to jest imię. Zupełnie ruch ust nie odzwierciedlał. Co się stało? To musi być sen. Chodźmy do domu. Co to dzieje? Jezus Maria, to mogłem pominąć. Ja mogłem się obudzić. Nie wiem, czy by to coś zmieniło, aż żeby to kisnę z tego mocno. O Jezu, co zło. Jezus Maria, jest po 22.30. Zaraz mnie po prostu moi współlokatorzy zabiją. Ale to jest geniusz. Geniusz absolutny. Co zło. Co idiotyzm. Jezu, co za głupota. Ja przepraszam. Ja po prostu kiszę z tego. Wiem, że to jest na przykład dużo fajniejsze niż główna fabuła. Bardziej mi się podoba. Po prostu jest totalnie z dupy. Miała być przeszłość? Przeszłość? Nie, zróbmy jakieś śmieszne scenki. Karuga Walker, jeszcze kuźwa... Jeszcze gdyby tak się nazywała wyspa, to jeszcze mogłaby zacząć chodzić, co by na to. To oczywiście żartem. Brotherly Paradise. Cóż, zobaczymy co z tym będzie. Czemu on Jinji zamiast Jinji? To jest jakaś różnica w czytaniu tego imienia? Tylko że to jest imię. Okej. Okay. Chyba, że to był Jinjini. W sensie Little. Nie wiem, wybaczcie, nie znam japońskiego, więc od razu to muszę podkreślić po raz 50. Ja wybrałem japoński tylko i wyłącznie ze względu na to, że po prostu tak się lepiej to mimo wszystko ogląda. Tak, by the way, przypominam, tak, mamy koszulkę z chińskich bajek, prawda?
nigdy o niej nie zapominam. Spokojnie, nasze w ostatnim odcinku na przykład nie było. Nie wiem, czy w ogóle ją zakładałem do tego gameplayu, bo to ja mówię, trochę minęło od tego czasu, od ostatniego odcinka, ale stwierdziłem, że a skoro już jest chińskie bajki, no to zrobimy to chińsko-bajkowo. Jeśli zapomniałem po prostu w poprzednim odcinku, to przepraszam. Nanda, sono samuke ga suru namae no shima wa? Jin no yaro. Soko de ittai nani o shite yagattan da? Aha, czy on Jin nazwał Jinem. W sumie to jest logiczne, to jest zdrobnienie imienia. Nan. Nani ka kanchigai shite iru mitai desu kedo? Watashi wa Anijima de gozaimasen yo. A czy Jin jeszcze to jest coś innego, tak? Ja koko wa dogo nan da? Co się tu w ogóle dzieje? Naprawdę nic nie ogarniam. Kikitai? Nie, czy to nie był... Czy to nie był najgłupszy wybór, który mogłem zrobić? Szkoda naj, no! O nie, czyli będzie kolejna opowieść, co? Chyba, że to będzie, wpleciona opowieść normalna. Dzisiaj na Sia. To powinno być Sia. Jak to jest wszystko ściągnięte po prostu perfekcyjnie, znaczy ściągnięte. To jest tak bardzo charakterystyczne dla chińskich bajek właśnie. Coś pięknego. Rzucała tak się. Tomojima nan desu. Nie, szczerze mówiąc, co znaczy pierwsze słowo w nazwie tych wysp. Mam nadzieję, że sobie to potem przetłumaczę, jak nie zapomnę, wiecie, jakoś tak spróbuję sobie to zakodować. Bo zakładam, że to ma jakoś wyjaśnić. O właśnie, to jest dobre pytanie, co to znaczy. Po prostu może by to wyjaśniło trochę bardziej jakby kwestię samej tej wyspy. Okay. Nieważne, niech będzie. Tomo, czyli rywale dosi dearu anata tachi ni ketchaku o tsukete itadaku tame no shoubu no ba nano desu. A, chinami ni watashi Anijima no ototo ni atarimasu. Szczerze mówiąc, ja już się pogubiłem, ja w tym momencie mam takie, co się kuźwa dzieje, po co to komu, czemu nie możemy normalnie po prostu przejść do fabuły, historii? Właśnie się na tym też zastanawiałem przez chwilę, co było powiedziane. Czemu Noel-chan został przetłumaczony, przepraszam, na Babe? To nie pasuje zupełnie. Oczywiście. Czy w końcu była walka? Mam nadzieję, że nie. Pomijmy to może, co? Możemy już przejść dalej do normalnej fabuły, gdzie chciałbym coś zrozumieć, powiedzieć. Nie, mógłbym to jakoś skomentować, chociaż a tutaj mamy... No nic nie mamy tak naprawdę. Ja tak jak mówiłem, mnie szczerze mówiąc taka... Znaczy dobra, to jest zabawne, okej, okay? Ale to może być zabawne przez 5 minut, a jest już 13. Rozumiem bardzo naprawdę wiele. Uważam, szczerze mówiąc, to jest... Strasznie. Znaczy, to było fajne, to było zabawne na początku, ale chciałbym wrócić do fabuły, bo ja chcę coś zrozumieć. Od tego miała być antologia, żeby mi to wytłumaczyć. Jestem przy chapterze drugim antologii, którego w ogóle nie rozumiem, bo nagle się okazało, że jednak chuj, nie mamy historii. Ten udawany głos. Ten udawany, ten przeinaczony głos, dokładnie mówiąc. Naprawdę. Tak, oczywiście. Tak, to jest też klasyk po prostu. Nie ma szans, żeby ona mnie. Tak, na przykład. Przecież tak żartuję. Właśnie o tym mówię, to jest to. Co się odpieprza w tym śnie? Możemy ją zabić? Czy pokonać? Czemu z tego w ogóle robimy całą scenę i jakby festiwal?
Czy to ma powiązanie z chapterem pierwszym, gdzie plus tam były, prawda, w formie trochę teatrzyku takiego, ale kiedy był Gi i ten drugi, gdzie oni po prostu udawali te głosy, zakładam, że może to być właśnie z tym powiązane. Uzakenna, shujinko wa ore daro? Imasara kodai nanza. Oczywiście tak na jego ego. Na poziomie... No, wybaczcie, nie sięga po prostu moja ręka, jego poziomu ego. Oczywiście tak sobie śmieszkuje tutaj, no ale... O nie, jeszcze... Zaraz to dokończę, bo to jest też spleciony pewnego rodzaju żart. Po prostu czasem się wydaje, że jego ego jest zdecydowanie za wysokie, znaczy za duże. A tutaj jest właśnie związane z tym całym zdaniem. To tak zwana właśnie Company A. Firma A, tak? Company... bardzo ciężko mi to przetłumaczyć. Znaczy wiem, o co chodzi i nie mogę znać polskiego słowa. Powiedzmy, że firma A, tak? To jest klasyk po prostu. Jak masz na przykład zadania matematyczne. Firma A sprzedała X, tak? Firma A posiada tylu ankietowanych i spośród nich... I właśnie to jest to. To jest pewnego rodzaju rzecz, który tutaj został wpleciony, mi się wydaje. W ogóle operowanie na procentach, operowanie na słowach pokroju większość, wszyscy, zawsze, nigdy. To są bardzo proste sztuczki psychologiczne, o które sami możemy się potknąć. Naprawdę. Bo wiem to właśnie, kiedyś o tym mówiłem, wybaczcie, jeszcze mam popluty ekran cały czas. Kiedyś o tym mówiłem a propos właśnie jednej z pogadanek, gdzie spieprzyłem. To naprawdę powiedziałem jedno słowo za dużo. W ogóle muszę tutaj potem podam niż tą chmurkę na następny odcinek. Bo też mam troszkę inaczej kamerę ustawioną. W każdym razie... Ja się sam o to potknąłem, bo użyłem słowa większość i nie do końca się to komuś spodobało i potem trochę musiałem tłumaczyć. Trochę dużo. Gdzie jest ta firma? Co za piękne zło po prostu. Czyli będą dwie walki albo jedna walka? Zobaczymy. Jestem ciekaw, szczerze mówiąc. Będzie przynajmniej fajnie, prawda? W końcu sobie powalczymy. Gdzież patrzę na to, ile minut nam zostało, to nie wiem, czy tak za dużo. Czy on rzeczywiście się po raz pierwszy pojawiał w grze? Chyba tak. No tak. A, rozumiem, że Kagura chciał go zdenerwować, aby Ragnar na prostu walczył z nim, tak czy inaczej. Bo gdy będzie zdenerwowany, będzie walczył, to faktycznie gorzej będzie się mniej skupiał. Też nie wiem, czy tutaj chodziło o to, żeby w ogóle walczyli. Przecież o właśnie zdenerwowanie tylko i wyłącznie Ragny. Chociaż wydaje mi się, że bardziej o to drugie. Wygląda na to, że Ragnar i tak sam w sobie jest już porywczy. O Jezu Maria, bo jak Kagura ma strasznie taki, wydaje mi się, taki straszny charakter takiego playboya trochę. Znaczy, nie wiem, czy tak można go nazwać, ale po prostu co że z B, znaczy też nie wiem, czy to jest dokładne tłumaczenie, bo na przykład ja powiedziałem, jak było tam, było Celica-chan, czy Noel-chan, już teraz nie pamiętam, Chan w sumie, teraz już nie pamiętam, po prostu zostało to przetłumaczone na Bebe, tak, bo nie do końca mi się to podoba, więc nie wiem, na ile jest dokładne tłumaczenie tej angielskie. Ale nie znam japońskiego, więc wam nie powiem. A nie będę uczęszczał na japoński dla was, wybaczcie, przepraszam, ale nie. O Jezus, zaczyna się, tak jak mówiłem. Mówiłem, on będzie go wkurzał, to się źle skończy. Serio? Weźmiemy taki samo, co? Czemu? Czemu tutaj się bawimy, kurwa, w teatrze? Przepraszam za słownictwo już teraz, ale czemu się bawimy w teatrze? Ja chcę poznać fabułę, ja chcę poznać przeszłość. Mamy kurwa sen. Mamy sen o wyspie. Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja chciałem spać? Ja mogłem to... O... Ja pierdolę. Przepraszam, ale ja pierdolę, to już jest dno, naprawdę. Stroje kąpielowe, co my się bawimy w... Jest, jak się w Dead or Alive, gdzie po prostu gra była przez kilka części bijatyką, a potem stała się kuźwa grą o dziewczynkach, które skakały, japońskich rysowanych dziewczynkach, które skakały i waliły w piłkę plażową, gdzie grały w
jak się nazywa, w siatkówkę plażową. Naprawdę. Więc co za tragedia. Z całym szacunkiem, ale no... Oczywiście teraz jak stulejesz po prostu grając w tą grę, z całym szacunkiem, naprawdę. Naprawdę, ja jeszcze trochę zażenowany z sobą. Czemu ja wybrałem tą opcję? Nie mogłem po prostu się obudzić. Ciekawe, czy jakbym się obudził, to by się stało to samo. Fajnie było, gdyby jednak nie. Czemu mają nazywać coachem? Czemu mają nazywać trenerem? To jest coachi. Czy Japończycy w ogóle, to jest ciekawe, że w języku japońskim strasznie dużo... że w języku japońskim jest bardzo dużo zapożyczeń z języka angielskiego i to takich, które są naprawdę obvious. Co są naprawdę bardzo widoczne, tak? To nie ma, że na przykład często już zamiast arigato słyszę na przykład thank you. Thank you, tak, tak mniej więcej Japończycy mówią. I dużo częściej się to zaczyna to słyszeć niż zwykłe arigato, tak? Więc po prostu to widać, tak? Strasznie. Nie, ja naprawdę, nie, czuję się jak stulejesz po prostu. Jeszcze ten Ragna i Kagura, którzy stoją po prostu jak dwaj goście, no niemalże z takiej chińskiej bajki, która się nazywa Free. Chociaż ci widzę mają 8-paki, a tam mieli tylko 6-paki. Nie, chociaż... Nie, Kagura też ma 6-pak. Ale Ragna ma 8. Dobra, nie, co? No co się patrzę? Chyba... Oczywiście, co jest? Po prawej są dziewczynki, po lewej są faceci. Co się patrzy? Przepraszam, ja wiem, przepraszam, zanim zaczniecie sobie śmieszkować. Tego więcej można siedzieć od raju? Chciałbym mieć pracę, móc zrobić YouTube'a. Żyć. Nie oglądać dziewczynki w kostiumach kąpielowych. Coś. Szczerze mówiąc, Ragna zamiast się wkurzyć, zamiast walczyć o tą główną rolę, to jednak gada normalnie, w sensie czekajcie, czy ja pominałem to? Ja myślę, że będzie normalna walka tam między nimi. Kuźwa, czy ta wyspa naprawdę musi się wpieprzyć za każdym razem? A, czy jednak, nie miało tak być, a to się okazało, że... Wiecie sobie jedne wakacje zrobili kuźwa na tej wyspie. Nie, co to za głupi sen? To głupota. Wiecie co? Jeśli ktoś wpadł tutaj na ten odcinek w środku serii, w sensie, bo to jest bodajże odcinek 4, to nic kuźwa nie stracił. Naprawdę, nic nie... W sensie, to w ogóle nie ma... Oprócz znajomości postaci, nie mamy tutaj absolutnie nic, co by mówiło o fabule. Totalnie nic. Znaczy, no i może z tym, że Rachel będzie spóźniona, ale Rachel, powiedzmy, że po części opowiada to wszystko. Ja to po prostu cisnę mocno, przepraszam, bo to jest głupie. Co się tutaj dzieje, to jest idiotyzm. Co? W ogóle, skąd się wzięła ta piłka plażowa, w sensie siatkówka plażowa? Islando hentai! Co? Czemu kawalerii? Czemu kawalerii? Nie chcę kawalerii. Czekaj, czy ja coś źle przeczytałem? Niestety nie mam możliwości sobie odpalenia po prostu całego czatu z powrotem. Znaczy całej listy. Znaczy ja dobrze przeczytałem, że tam że bitwa kawalerii. Co? Co? Co to się dzieje? Ja w tym momencie umarłem trochę, bo... CPR, właśnie, bo to chyba warto powiedzieć. CPR, bodajże cześć CPR, to jest po prostu resuscytacja, tak? Czyli RKO polskie, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, coś takiego. Zobaczcie, jeśli tutaj troszkę pomyliłem, bo nigdy nie pamiętam. Pamiętam, że to szczerze RKO. Czy to zbliżenie było celowe i się oberwało w wyspie? Czy to chodziło o coś innego? Wybaczcie, ja się zupełnie nie Nie, chodziło o... Dobra, chodziło o Kagura oberwał, a nie wyspa, tak? Tak, Kagura musiał oberwać. To zasugerował. Czy...
Czy nie, czy wyspa by... Zobaczcie, nie zwróciłem uwagi, kto to mówił. Ja się skupiłem za bardzo na głupotach. Nie, dobra, mówiła to wyspa. Mówiła to wyspa i oberwał się wyspie. To właśnie Selika powiedziała Ragni, że może ją... Ale nieważne. No ale widzę, że też ciekawą minę miała. Nie, proszę, naprawdę, czemu musimy grać? Siatkówkę, wytłumaczcie mi to. Co się dzieje w ogóle? Ja myślałem, że to rzeczywiście będzie normalna bitwa, będą się bili, a kurczę... Nie, po prostu mój mózg. Mój mózg umarł trochę. Jeszcze to zapowiedź faktycznie jak z ringu bokserskiego, nie? Co to się dzieje? Ten odcinek jest głupota totalna, z tym szacunkiem. W sensie, wiecie o co mi chodzi, tak? Ja po prostu, mój mózg to jest w tym momencie taki... Jak sobie wyobrażycie taką piankę, po prostu taką fajną, ubitą piankę, tak? Która jest tak fajnie napuchnięta, to w tym momencie ona się topi i to jest mniej więcej tak samo wygląda mój mózg po tym odcinku. Mate. Co się dzieje w ogóle? Dobra, Ragna, nie narzekaj, daj mi już to przejść, daj mi to skończyć, bo ja chciałbym naprawdę przejść do normalnej, nie wiem, gry, normalnego... normalnej historii. Halo, gdzie jest moja antologia? Antologia? Halo, opowieści o grze? Fabuła? Nie, z tym sumie to jest dziwne. Gdzie jest fabuła? Kuźwa, ja może przez pół godziny. Dobra, ja też wiem, że gadam dużo, ale praktycznie, no powiedzmy 20 minut, ile można ciągnąć taką głupotę? W sensie, z drugiej strony, no, visual novelki są też takie, znaczy, to jest akurat story mode, tak? Gra jest ogółem typową bijatyką. Ja będę naprawdę odbił. Nie, już myślałem, że będę miał minigierkę jakąś z tym. Przecież miałbym skisnął, jakby oni zrobili minigierkę. To by było na sumie zajebiste, ale gdyby zrobili minigierkę o tym, o jakimś takim właśnie, o jakiejś siatkówce plażowej. Jest jeszcze tak narysowane, nie, po prostu mistrzostwo świata. Wracając do samej historii, nie, no, kto to widział, żeby 20 minut? Znaczy, ja rozumiem, że też inaczej trochę to wygląda w wypadku visual novelek. Że normalnie to trochę inaczej się gra w visual novelki, ale szczerze, ja byłem naprawdę zainteresowany historią, ja liczyłem na historię, a nie na to. Ciężko mi to jakoś określić. Nie wiem, czy to już sen, czy jakiś po prostu żart ze strony twórców. Mówię, zastanawiam się, czemu się wtedy muzyka przerwała. Zastanawiam się, czemu teraz Selika... Zastanawiam się, czemu Noel jest po stronie Ragny, a Selika jest tutaj, czemu nie jest na odwrót. Najmniejsza, to może mi błąd, po prostu jakiś niedotrzałem, czy cokolwiek. Nie, Jezu Maria, to jest... Jakaś tragedia. O nie, najgorzej. Jeśli dobrze zrozumiałem, to właśnie w tym momencie Noel odbiła piłkę, prawda, w siatkówce. Tylko, że odbiła mniej więcej jakoś tak, że poszła piłka za nią, albo ją podkręciła jeszcze. Wiecie, uderzyła po prostu w piłkę odpowiednio tak, że ona podkręciła się i poszła do tyłu. Jeśli dobrze teraz zrozumiałem to, co się stało. Nie żeby coś, ale sam kiedyś, prawda, uderzając... w sensie dołem uderzając, trafiłem przy czelek piłką. Ze strony przeciwnika trafiłem do własnego kosza. W sensie, bo wiecie, jak wyglądają w większości szkół... sale gimnastyczne właśnie. Z siatkówką. To jest tak, że prawda zawsze jest tam też kosz do koszykówki. Oczywiście trafiłem, ale wiecie, za siebie po prostu nieważne, może po prostu nie będę mówił o swojej sprawności fizycznej i fizyczno-ruchowej i moich umiejętnościach sportowych, bo to jest tragedia. Że potem będziemy oglądać cały mecz? O, chyba nie. O, nie, jednak oglądamy cały mecz. Wiecie co?
To jest tak głupie, to jest tak idiotyczne, z całym szacunkiem. Kso. Tymy na. Ha, dobra, oni cały czas rozgrają ten kolejny punkt, tak? Z jednymi walczą o kolejny punkt. Oj, przepraszam najmocniej. Mój telefon dzwoni. Okej, wybaczcie mi, moi drodzy, miałem drobny problem, mianowicie mój współlokator miał problem, ponieważ poszły mu hamulce w rowerze i dlatego dzwonił. Ja pozwolę sobie odłożyć telefon i przechodzimy już dalej. Wybaczcie, naprawdę was przepraszam, ale to nie jest do końca moja wina. To w sumie to nie jest w ogóle moja wina, tylko jego. No cóż, ale mniejsza. Ja nadal nie rozumiem w sumie znaczenia tej wyspy, po co ona tutaj jest i... Na jaką jasną cholerę oni muszą walczyć? Czemu się po prostu nie obudzą cokolwiek? Ten sobie jest tak pogrzany. Oni będą walczyć... Chciałem właśnie zapytać, ilu oni grają, ale widzę, że jak na mnie wyprzedził z tym... Żeby w ogóle ogarnąć, co się dzieje. What? No właśnie, ale co? Co? Czemu one? Myślałem, że mówi tutaj o Celsi, tak? Nie w sumie jak to odmienić na polski. W każdym razie o tej kobiecie, o tej dziewczynie po lewej i o Kagurze. Aha, o to chodziło. Czyli teraz cały czas między mi... Okej, to dlatego tak się ta piłka poruszała. Myślałem, że cały czas oni normalnie grają i to jest tak, wiecie, symbolicznie tylko pokazane. Okej. Okay. Właśnie też się patrzę za bardzo jakby poza ekran, ale to dlatego, bo napisy są tak jakby w stronę mojego drugiego monitora, tak? Teraz, w tym momencie. Kiedyś, prawda, byłoby to w drugą stronę, ale teraz mam po prostu inaczej monitor ustawiony. Nie wiem, czy mamy następny w garści, tak szczerze mówiąc. Zastanawiam się cały czas, czemu, co się w ogóle tutaj dzieje na tej wyspie? Co to jest za odcinek? Island Duty, w ogóle jest, jak już go nazwał w ogóle, tanie tak... Co z jego imieniem? Jeszcze raz, jak mi ktoś powie, żebym zobaczył sobie antologię, bo jest to streszczenie w ogóle wszystkich wydarzeń, nigdy więcej go nie posłucham. Serio? Itai, netemaza! Czoto me otsumotte shizuka ni shite tadake desu! Tak, daj moim oczom odpocząć, ja to skądś znam. Jest i tak na niego nadepnął. Tore ni sugoi ibiki datta yo? Jeszcze sobie świata. Ma, ki o tori naoshite. Sore dewa, dai ni no taiketsu! Zastanawiam się, czy to miało być now, czy no. No wiem, czy to miało być no. Nie wiem, czy aby na pewno tłumaczenie angielskie jest poprawne w 100%, chociaż... Nie, nie pasuje mi to z jakiegoś powodu, ale to jest, wiecie, może jakoś jestem ja głupi czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. Może być. Absolutnie nic z tym nie mówię, że nie. Czy Waterman Splitting to jest uderzenie jakby, wiecie, dłonią w arbuza, żeby go rozwalić, a, tak? Nie, dobra, nie wiem, może nie. I nie mam pojęcia, wybaczcie, ja naprawdę nie wiem, czy to jest. Co to jest za konkurencja, czy coś tego typu. Nie, może to jest jakaś taka festiwalowa typowo. Nie pytajcie. Bo splitting to jest taki podział, tak? Dzielenie? Chyba jedynie z tym się kojarzy split. Nie, musiałbym to zobaczyć. No, smashing. Czyli mam rację, że po prostu rozwalanie arbuzów tak jakby dłonią. Czyli tak, prawda, trochę jak karate, tak? Się wybaczcie, jeżeli ktoś chodzi na karate i w tym momencie będzie chciał mnie zabić, to przepraszam. Ale ja się niestety nie znam na sztukach walki. Co, tym razem to Noel będzie jakby główną działającą w tym teamie? Dzięki swoim umiejętnościom czy coś? Może być już bardzo zażenowany tym, co się tutaj stało.
Aha! To jest Watermelon Splitin. Dobrze wiedzieć. Kurde, więc co na tym polega? To jest taka trochę ciubawka. Ciubawka z podpowiedzią, żeby zniszczyli my. Ciekawe. Ciekawe, tak jak mówiłem, typowo festiwalowo, typowo właśnie taka plażowa jakaś zabawa. Często powiem wam, że chciałbym już zakończyć. Jakieś 20 stopni. Kuźwa, gość ma zawiązane oczy. Jakieś 20 stopni. Podpowiedzi Seliki i Noel są tak chyba tyle warte. O, czy Brachan trafił? Nie. Shiruka! Aa demo nai kou demo nai to gocha gocha urusen da yo. Nie, ja po prostu, wiesz co, ja w tym momencie wysiadam. Ja pozwolę sobie w tym momencie kliknąć taba, ja sobie pozwolę zapisać. Bo to co się tutaj stało, przecież to wszystko tutaj się działo, to jest jakiś żart, to jest kuźwa, naprawdę jakaś komedia. Gdzie ja mam tutaj... To miała być antologia, do jasnej cholery, ja włączyłem antologię. Dupa, przyszedłem spać, żeby się obudzić, super. Awesome. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, wejść na naszego Discorda albo rzucić donate'em. A ja się z wami żegnam, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że to już w kolejnym odcinku dosyć szybko się rozwiąże, bo naprawdę chciałbym po prostu już wiedzieć, co się dzieje, co się działo, w sumie dokładnie mówiąc. Chciałbym poznać to właśnie tą przeszłość tego, co się działo, to podłoże fabularne, a nie... Jezus Maria, ten odcinek nie, totalnie wybił mnie, w ogóle totalnie mnie wybił po prostu z rytmu, tak dosłownie, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Bo liczyłem na zupełnie coś innego i to jest dla mnie kolejny szał. W sensie nie, absolutnie mówię, że to jest jakieś ultra złe, ale to jest złe dla mnie w kontekście tego, czego chciałem się dowiedzieć. Dobra, jeszcze raz żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.